Moje chłodne zwać? A mogę, mogę. Siemano, witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Games. Zapraszam was na kolejny odcinek Farmiga 17 na Cantabrii. Ze mną jest Tomo. Siemano. Nie wiem, czy ty nagrywałaś w tej chwili, czy będziesz nagrywał? No mam zamiar. No, jeśli chodzi o poprzedni odcinek, to u Tomka być może będzie bez dźwięku. Znaczy, jest dźwięk, wszystko, ale mnie nie będzie słychać, bo coś tam się poprzestawiało, mój TeamSpeak się nie nagrał. Tak, no, ale już naprawiłem, także jest ok. No, jak widzicie, tutaj morduje się teraz tą trawą. Tomek tam wydał trochę pieniędzy, kupił haka. Tak, kupiłem haka i kontener. Jeżeli chodzi o to i kopię mu ziemniaki, także. A ja to trawkę obsieję, a później zobaczymy dalej. Prawdopodobnie ten malutki wezmę, wypożyczę i ten kawałeczek tam będę musiał oprzeć. Chyba że zostawię takie tam, to tam nieduży placyk mi został. No. No a teraz przez te błoto tutaj, z tą wieczną wodę. Dziwne, nie? A ciekawe, czy stąd się wodę da nabrać? Ja próbowałem, czy nie da nabrać. Aha. No to to za woda, że się nie da, no. Bo jakby... tekstura wody tam jest ta sama, co ogólnie na mapie. Ale no, to jest jakby... Bo tu jest, bo to jest niżej, a tu pod mapą jest woda, nie? No. No i dlatego ta woda tu jest. Ale klimatycznie jest fajnie. No, tylko że kolejnie ciężko tam... pracować jako na polu, nie? Ale... miele, ale idzie po tym błocie. Kurde, sieje trawę w wodę. Ja, że tego to jeszcze nie grali nigdzie chyba. No prawie jak wy. To nie? No, bo tu na tej mapie ryż wygląda jak pszenica, to, to trawa może wyglądać jak ryż. No. Także... wszystko jest możliwe. Takie rzeczy tylko u nas. No, także... Kurde, ja chcę jechać do kombajn, jak spalony. A. No bo Tomek ziemniaki kopie. No. To co mówiłem, ale... mogę się nie usłyszeć. No bo tu, ja wiesz, z zewnętrznej kamery się bawię, nie? A, no to... to trochę będzie głośno. No ten odcinek nie będzie taki długi jak ostatni. No nie, nie, nie. Ja się postaram na szybko skopać te pole i nie wiem jak u ciebie będzie, ale... ale u mnie to zawsze się mówi odcinek krótki, a później wychodzi godzina. Trzeba wychodzić tak samo jak u... samo jakoś wychodzi, nie? No. Chyba przez... ja nie umiem robić 15-minutowych odcinków. No nie umiem. Co przez 15 minut tutaj zrobisz? No, w takich symulatorach to... można, no, można zrobić 15-minutowy odcinek na takiej mapie jak, kurde, nie wiem, tam typowa polska wieś, gdzie pole masz, kurde, takie, że jak rozłożę ten siewnik, to całe pole zakrywane. No. Ale tak ogólnie, no to... o, jeśli chodzi o symulatory, w moim przekonaniu, no to nie da rady zrobić już krótszego odcinka niż minimum pół godziny. Pół godziny albo 40 minut. Po prostu się nie da i tyle.
Tak jest moje przekonanie. No tak, no. Także tym razem będzie dużo pszenicy. Na 18 będzie pszenica. I chyba tabaki sporo damy, nie? Tak, bo tabaka jest dobrze płatna, jak nam brakuje pieniędzy, żeby ją sprzedać, a i na ten. A i do fabryki będzie potrzeba. No. No. Ale tylko ty też, tylko ty swojego headera nie wykorzystasz. Wykorzystam. No na 18 do pszenicy. No. A tak ten ja go nie będę ruszał, będę używał ten mały. I tak wracając z poprzedniego odcinka do 19, to nie wiem czy też zauważyłeś jak tam grają, ale im dalej masz kamerę z zewnątrz, tym ciszej są dźwięki. A nie zwróciłem uwagi na to. No. Dobrze. No ja zwróciłem, bo akurat głównie jak gram ten to jeżdżę z zewnątrz, nie? Także no, mam porównanie i akurat mi się udało wykwitnić, że no, 19 ma takie coś, nie? No ja przeważnie, że ze środka teraz się bawię tylko z zewnątrz, bo chcę zobaczyć jak się zachowuje na tym polu do silnika. No. Ale na razie widzę, że idzie dobrze. No. Ja chyba zrobię jedną rzecz. Mianowicie wyciągnę moją dom. Naczepę i będę jeździł z wozem przełomkowym, bo jak zauważyłem ile te ziemniaki wysypią, to kurde silnik zajeżdżę w ciągniku. Tu jest kurde, został taki mały kawałek i to nie opłaca mi się kurde siewnika wynajmować do tego. No to się kombinuje. No, taki malutki kurde, to zostanie no to. No. Bo na razie i póki co tylko w tym jednym miejscu był problem, nie? Także jeśli chodzi o 19, to też podejrzewam na początku będzie cały skład. Mogę się założyć, no nie wiadomo jak osa, bo u niego to różnie jest czasem. Tak, bo on i szkoła i dziewczyna to tam. No jeszcze. Bo wiesz, on daleko do mnie w internacie, no to wiesz. I jeszcze i pracuje to. A jeszcze mówił, że on ma kolekcjonerkę, to no. Nie wiadomo czy mu przyjdzie na czas. Tego co mówię, nie? Także będziecie mieli odcinek nagrany z mojego pierwszego odpalenia. Jak w ogóle ją zainstaluję, jak tylko ją pierwszy raz będę odpalał, to od razu włączę nagrywanie. Będziecie wiedzieli od razu jak ja zareagowałem, jak będziemy wszyscy reagować na to, co to się tam dzieje. A dziać się będzie dużo. Pewnie tak. I zobacz, suma summarum, znaleźliśmy mapę taką dla nas. Dopiero na sam koniec, kurde, Farminga 17. No, czy ja bo wiem. Są dodatkowe rzeczy, ale nie jest przesadzone, nie? No. Bo podobała mi się ta mapa, ta oryginalna, przerobiona, ale tam znowu ta niepotrzebna ta kopalnia była i ona, przez to lagowało, nie? Jak dla mnie tamta była za duża i było tego za dużo i głównie byłeś tam sam. No, ja tam się, no tych godzin to tam miałem sporo. No. Tu już mamy od cholery godzin, ja mam przegrane tyle godzin, że niektórzy przez całe życie Farminga też nie grali. No. Nie żart. Codziennie rano gram tutaj godziny. I to różnie jest między pierwszą a drugą, albo między drugą a trzecią w nocy.
No i później też, mimo tego, że ja tam gram w inne gry, żeby sobie odsapnąć czasami od farminga, to tam sobie w tą mafię popykam. Albo w GTA, albo w tego Far Cry'a. Albo No asasina. ale Assassina to na odcinkach, nie? Ale tak wiesz, żeby odpocząć od wszystkiego, no to sobie tak pogrywam, a ten. Ale mimo wszystko i tak te 4 godziny to tak średnio dziennie na tym dediku siedzę. No. 3-4 godziny. Czyli suma summarum, około 4-5 godzin dziennie siedzę na dediku, jak w dniu, kiedy pracuję, bo jak mam wolne, to już się nie mówi, nie? No, nie rozumiem tego. Co się stało? Mam wóz przeładunkowy, nie? No. Przyjmuję ziemniaki, ale nie mogę wysypać. Aha, znowu coś. Może rura się zapchała. No gdzie tak można? No, aż sprawdzę, nie? Gdzie są te wozy przeładunkowe? No tego to ja nie wiem. Co, nie przyjmuje ziemniaków? Tak nie usługuje. No. Aha. A myślałem, że obsługuję. I co, ile No. ton poszło ziemniaka? Gdzie? Bo ty tam nasypałeś, tak? Nie, on w ogóle nie chce odebrać od Aha. kombajnu. No, zobacz, musiał jeździć przyczepą. No. No trudno, ale no dobrze wiedzieć, Ale mnie że lagło no coś. nie tylko siebie, bo mnie też. No niestety, Very Games. Nie są na parę. No ale co zrobisz, no. Ale pan mówi, że no, to jest chyba jedyny hosting, Ale gdzie... jakby na to nie patrzeć, tak, człowiek jest przyzwyczajony do niego, wiesz co, z czym się je, a po drugie, ja póki co nie znalazłem lepszego hostingu. Czy ja wiem, czy jest lepszy hosting? Podejrzewam, że jakby wziął, bo do 19 ja wziąłem taki sam serwer jak ten, nie? No. Ale jest jeszcze ten droższy, co on jest droższy, tam są ten, wiesz, lepszy procesor, więcej RAMu, nie? No No i jak będzie, wiesz, będzie słabo, no to po prostu zobaczymy na następny miesiąc, wytestujemy na miesiąc ten lepszy, nie? Ten droższy. tak. No tak. Ale powiem ci, że chodzi o hosting, jeżeli chodzi, to Very Games jest najstabilniejszym hostingiem dla farminga niż te inne, co oferuje na stronie. Bo, że powiem, miałem przyjemność grać na innych hostingach, no i nie było za przyjemnie. Także... Do farminga to by mi się przydała ta stara myszka z tamtego peceta. A nie masz? Mam, tylko nie będę przepinał. Ale to przecież myszki No. mają Ja obydwie lata. też Genesisa, nie? Tylko, że tamta ma większe DPI. No A ja zdecydowanie to. do farminga, bo ja do wszystkich innych gier to używam niskiego DPI, A oprócz farminga, to nie? tak ja. No, a farming tylko, wiesz, bo w farmingu jak mam wysokie DPI, to jak sobie przekręcę ją kawałek, to ja sobie się odwracam, bo ja jeżdżę ze środka, no to wiesz, przekręcam się do tyłu, oglądam sobie raz, jak maszyna idzie, nie? No, kumam, kumam. No, tak jak głowę w realu przekręcasz. No, ale głowy się nie ustawasz, kurde. No jak nie, DPI. u mnie to głowa to jest, rozumiesz, kurde, 1500-2900 normalnie DPI. No, jaką Żeby nie kierowcę? kręgosłup, to by się na okrągło kręcił. No. Ale na jaką kierowcę samochodowy, to ty, że powiem, musisz mieć dookoła głowy osiem. No i w dupie też czasami. Nie wiem, ale no ja Dzisiaj mówię jechał, tak, nie. dzisiaj jechałem, to powiem ci, że wszystkie włosy, jakie mam na ciele, to mi dęba stanęły.
Beatach jeszcze. Jechał ciapaty rowerem. No. Wiesz, on te kurwa, w tym Uberze te żarcie włożą, kurwa, nie w tych kurwach. No, no, no. Wypierdolił się na tym rowerze przed samym autobusem i może ze 3 cm brakowało, jakbym go przejechał. Aha. Bo zeskoczył z krawężnika pierdzielony z schodnika, nie? Przed autobus mi wyjebał się. Jakiś debil, kurwa. Wiesz, ja nie jestem rasistą, chociaż nie przepadam za nimi, ale kurwa, no człowieku, tyle chujów, co on dostał to. Nie wiem, on chce się on jakoś kurwa, nie wiem, popisać czy co? Nie chciał się po prostu przede mnie wpierdolić na ulicę, nie? A że jak oni jeżdżą rowerem, to nie są oni jeżdżą po kurde tych ścieżkach. No akurat tam nie ma ścieżki, nie? Aha. No ale jechał tym chodnikiem, to mógł jechać, jak się wjeżdża na ulicę, to co sprawdzić chyba. A nie on specjalnie, wiesz, przede mnie chciał się wpieprzyć, no i tak się wpieprzył, że się wypieprzył. No ci mówię, 3 centymetry zabrakło. Jakbym... Dobrze, że przede mną światło czerwone się zaświeciło, to ja zacząłem zwalniać. No. Bo jakby było zielone, to wiesz, bym leciał z rozpędem, to by tylko podskoczyłbym tylko na nim i tyle. Nie bym miał, kurwa, dziada na sumieniu. Może tak będzie lepiej. Co zanim ja to zrobię, ja spróbuję jeszcze jedną rzecz. Bo mnie ten kawałek nie daje spokoju. A co masz spróbować? Spróbuję tam wcofać i zjechać stamtąd, nie? Aha. Może się udać. No pod górkę się nie da wjechać, bo tam barierki są, nie? No tak. No ale spróbuję w ten sposób. Jak nie tak, to tak. A już zjeżdża, już go ściąga. Ej, poszło prawie całe. Tyle może zostać. Pies go trąca. No, tyle może zostać. To nie będę musiał wypożyczać, marnować pieniędzy na metr kwadratowy. Ja puściłem pracownika, bo mam wysypy pełną. Także ja pojadę wysypać. Tylko przez kiszonkę nie jeździ. No, dobra. Zresztą tam padroma została na tej kiszonce na wierzchu, to miałbyś problem z przejechaniem. No. Ale po prostu przyjadę. No pole też jeszcze nie obsiane, też można jeździć. No. Tylko uważaj, jakbyś tam na skróty chciał przestać jeździć, bo tam belki leżą, nie? Ja sam kiedyś zapomniałem i przyjechałem te belki. Ja muszę wziąć, jak będzie mniej roboty, jak to już obcieje i firmy się ogarnie, to muszę wziąć ten... ładowarkę i poukładać je, wiesz, pod wiatę gdzieś. A nie by jakbyś tam... Ale ja nie chcę tej wiaty samoukładającej. Bo ona dużo miejsca zajmuje, a tam jest krzywy teren. Ona będzie mi się, wiesz, głupio będzie wyglądać. Ale bo tutaj te budynki, to widzisz, one się wyrównały tym pseudożwirem same, nie? No. A tamto nie, tamto będzie wisiało w powietrzu. Ale zawsze jest jeszcze jedynka. No co, będę przewoził na jedynkę i jeździł po dwie belki, żeby kromom dać rzecz. Na jedynkę? Nie no. Jedna jakby przyczepa będzie u ciebie, a jeszcze tam. To zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo ja bym chciał, wiesz, sobie poukładać ten. Układać tych belek, nie? No. Bo ja tymi manitkami lubię te belki układać. I suma sumeru, bardziej nawet lubię te okrągłe układać. Co kiedyś nie lubiłem tej roboty. Ale ja zresztą pamiętam, że w 13 dużo rzeczy nie lubiłem. Nie lubiłem orki, nie lubiłem kombajnu, to już w ogóle. Tak, no bo jak nie lubisz kombajnu. A teraz?
A teraz to kurde na okrągło mieliśmy ze środka. Tylko że wiesz, inna kierownica była wtedy. No, teraz to mam te 700 stopni tutaj ustawione na 780 chyba. Zresztą Logitech to jest Logitech. A tracer to tracer. Ja te tracery to Co ty zażynałem. chcesz? Ja zażynałem tracery w przeciągu 1,5 miesiąca, to chyba najdłużej mi któraś wytrzymała. Tak to Ja powiem ci, że zamordowywałem jeżeli chodzi o tracera, to nie wypowiem się co do kierownic, ale je. Kierownicy. jeżeli chodzi. Same kierownice nie są złe, tam pedały siadają. Bardzo szybko siadają pedały. Dobra, trawa skończona wreszcie. Jak jest jak wariat, to nie ma winy, ale chodzi o to, że no No by Eurotraka to ja. co, wiesz, ja by Eurotraka nie jeżdżę jak wariat. No, jeździsz jak jeździsz, ale chodzi o to, że jeżeli chodzi o myszki tracera, Czekaj, jak ja tu jestem, to ja sobie wyjadę tu. to są bardzo fajne. Ja mam sam jedną myszkę tracera, Sniper 6000 DPI i fajnie się spróbuję. Ja powiem ci, że ja klawiaturę miałem Tracera i też nie narzekałem. Taką podświetlaną, fajną. No. Przy tym starym komputerze jest, nie? A ten. Ale jeśli chodzi o kierownicę, to mówię, że pedały zażynałem. Tylko że wiesz, to jest dobry dla kogoś, kto sobie usiądzie pół godzinki, popyka czy godzinkę, a nie tak jak ja, że po 8, po 9 godzin dziennie i to wiesz. No tak, to jest dobre dla tak zwanego gracza niedzielnego, No, nie? a tak jak wiesz, ja tu trochę zaczynam to, nie? Już tutaj mi tam też zaczynają pomału usiadać. Ale już jak będę wymieniał, to już będę chciał sobie zainwestować, wiesz. G29 pewnie. Tak. Z tym, że w pierwszej kolejności ja będę chciał sobie kupić i prawdopodobnie kupię sobie to teraz pod choinkę. To będę chciał kupić sobie konsolę od Cytek'a, nie? Samą W konsolę? MediaMarkcie 270 zł, 460 kosztuje sama konsola. Ale czekaj, ty mówisz o konsoli tej bez kierownicy, czy Tak, kierownicy? bez kierownicy, same te, wiesz, To da guziczki. się kupić? Tak, da się kupić. O, to by, jak dla mnie to by było fajne, bo w końcu bym mógł używać kierownicy. No i Fajnie właśnie, by i tutaj tak, nasypałem wszystkiego do pełna i mam równo 50% i muszę znowu dosypywać kompostu do obornika, było. nie? Także o, tutaj zakupiłem niższą przyczepę do zbioru tych jabłek, to przynajmniej mi się tu nie ten. Dobra, mój zeturek. Tylko sobie otworzę jeszcze tą bramę. Uzupełnię wodę. No, bo tu ma nawet 1000 litrów tylko. Będę musiał przywieźć tutaj wody w ogóle. Ja skoczę na szybko do tej, do fabryki, czy fabryki, do destylarni wody i zobaczę, czy tam jest pełno. Bo jeśli jest pełno, to przepompuję. I ten, nie? Bo czekaj, ile ja tu. Już zostało mi kurwa 7000 litrów, nie? A tu dosyć szybko idzie ta woda. O której, gdzie ty mówisz, o jakiej No, wodzie? tu wiesz, ja nalałem sobie do zbiornika wtedy, nie? Na jabłkach. No i teraz sobie wybieram po 8000 litrów, nie? Widzę, że przyjechałeś tu ciemnikiem. No ta, no to by na piechotę będę leciał. No ja przyjechałem. Dobra. 21 tysięcy masz. No. No i on jeszcze A za tyle. 8000 mi nie starczy chyba na raz. A on jeszcze 210. Nie. 200 tysięcy, no. Mieści wody. Chyba tak. To akurat ta beczka wielka. Pisna woda. Tak. Ta akurat ta moja beczka, co ja mam. Jezu. Przechodzić przez pół mapy, żeby dojść. Bo sól, jak tam się gdzieś nie zmieści, to też można ją magazynować, nie? Bo widziałem, że Tak. magazyn przyjmuje. Tak. Albo można sprzedać, ale małe pieniądze z tego. Nie no, do suszarni jest sól potrzebny.
suszarni do fabryki pieniędzy, tak, żarcia, nie? Tak, fabryka fabryki. pieniędzy. No. No, tytuł odcinka będzie Fabryka pieniędzy. No. Ja muszę taki się clickbaitowy. Ole, łaziłem dookoła tego. Dobra. Aha. Ole, ja będę musiał przyjechać po swój. Dobra, i muszę znowu uzupełnić. Ale mam nadzieję, że tego mnie nie wychwyci Action, bo my się nie skończy kliku pana Steama. Aha. No nie powinien, ale to wiesz. Ale tyle tych maszyn, że... Kurde, nie wiem dlaczego, ale tak lubię te zetorki. Ale ich już nie będzie. I ich nie będzie, nie? Chyba pewnie w młodach wyjdą kiedyś. Pewnie tak, tak, ten... No, jak Ursusik. A mamy go tutaj, nie? No. No ale on byłby i tak za duży tutaj. Dobra. No jako mały ciągnik, tak. A po drugie on miał chyba problem z mocą, bo... Pokazywał moc wysoką, a nie mógł nic robić. Czy na odwrót? Tak. A ten... Chociaż on tutaj do tego to by mi wystarczył, żeby pociągnąć tą przyczepę tą z jabłkami, to by radził. Gorzej z obornikiem, ale to bym najwyżej kupił taką przyczepę, jeszcze jedną, jest, albo tą mniejszą już skinę, nie? No. To by ją może pociągnął. Jest mała jaskina? No dwie jaskiny są. To co ja wiem, ale ja z tym drugim nie widziałem. No pierwszy, ja mam, my mamy tą drugą, tą największą. No tak. To a jest jeszcze mniejsza też. Gdzie? Jak ja jej nie widzę. A jaskina? A jest, dobra. Teraz się przypatrzyło. No już zawadziłem, kurde, jaskinuło ten gałąź. I tak będę musiał wymienić tą przyczepę na niższą, więc... A ty nie możesz, kurde, agrolinerem sam pojechać? No ale co mi tam wejdzie? Ja tu potrzebuję, wiesz, konkretnie, nie? No to kontener. I z kontenera będę tak sypywał pod każdym drzewkiem po troszku? To trochę nie, trochę nie bardzo jak do sadu. No łycha. Tak, o, jeszcze lepiej. Widłami, kurde. Tak. Ale no czym ja właśnie nie wiem, czy albo tą małą jaskinkę kupić, a tą sprzedam, a kupię jakąś mniejszą przyczepę, nie? Niższą. No albo być może kupię też taką tą pomarańczową, co mam tutaj i do zbioru jabłek. Ty cholera, nie? Myślałem, że znak nie ma kolizji i kurde się zawiesiłem. I zobacz, tutaj niby przy samych jabłkach, a już 9,5 km zrobiłem. Ten New Holland to praktycznie funkelnówka nie śmigany, tylko tyle, że zakurzony. A ja zrobię coś głupiego, ale muszę, bo nie wyjadę. No kurde, tak jest, jak pół znaków masz bez kolizyjnych, a pół z kolizją. Także już tutaj uzupełnię, tak że następnym rano prawdopodobnie będę mógł już chyba zbierać te jabłka. Także rano jak bije, to oporządzę zwierzęta i jabłka pozbieram.
Albo nie zdążą dojść. Jak nie zdążą, to będę siał, nie? No. Kurna, streamy na okrągło, streamy teraz z farminga 19. Zalipanie tylko powiadomienia mi przychodzą. Pewnie Titus zaczął streama. No nie wiem. Dobra, tutaj odpiąć, żeby zniknął obornik. Dobra, tą bramę zamknąć już. Gdzieś tam to zamknąć. Kurde, no jak ja lubię te zetorki. Chociaż, może będą chociaż jako... Majora chyba najmniej z nich wszystkich, akurat takiego mamy tu. Ale no kurde, szkoda ich. Nie wiem czy tam o kurde, będzie... paliwa jest mało. Trumna stoi u ciebie, nie? Tak, koło warsztatu. Dobra, włączyć koguty i jadę. Bo 120 litrów mi zostało. No jecham jeżdżę. Aż nie wyjeżdżę całego. No tak, no, po to trumnę kupiłem, bo ja tak jeżdżę, jeżdżę, a później się dziwiam, bo nie mam paliwa. No, ale to samo chyba ci wyszło, bo... Bo pracownika zostawiłem na noc. No. A on poszedł do chałupy i zostawił ciągnik. No ale tutaj wiesz, w tych ciężkich pracach to on będzie swoje żar, nie? No. Dobra. To powiedzcie, że całe 200 litrów. Czekaj, bo ja coś tu źle popsułem. 200 tysięcy litrów już jest zapompowane. Jeżeli chodzi o swoją wodę, nie? Trzeba dojechać, pojechać. Ty, ale ten... koton można i tą... tym siewnikiem siać. Bawełnę. Czyli tak, nie trzeba kultywować pod niego. To dobrze, ale i tak zebrać musisz John Deere'em. Mhm. Bo inne kombajny wiesza. No tak. No ale i tak najpierw tabaka pójdzie. O, zwierzęta pracują. Na trójce będzie tabaka, to kurde, znowu będzie pieniądz za pieniądze. Gdzie jest najbliższe źródło wody? A co? Albo potrzebuje słoną wodę. Słoną? No to masz tak. Przy gospodarce zaraz, przecież tam jak polecz jak no trójka. No tak, ale ja jestem koło desynowu. No to i tak chyba tam masz najlepszy wjazd, nie? Dobra, uzupełnić. Ja wjazd mam wszędzie nowy. A akurat jak tu jestem, to muszę uzupełnić nawóz i ziarno. Pojadę chodnikiem, a co? Dobra, tu niech się uzupełnia, a ja pokażę ludziom twój header. Nie pokażę, bo to jest przesadzone. To różka ta robota jest. To jest header. A on był chyba zawadzony i wbił się w słup. No chyba. Ale na wózku jest, no to więc wiesz. Ale to... Fajnie połączone są te, nie? Które? No, te żółte, jak to, wałki mocy. A, no. Jezu, jaki to jest masakra. Uwaga, bo jedzie, kurde, maszyna. Się nie zatrzyma. A co ty wiedziesz, wodę? A, po wodę. Jadę po wodę, bro. Dobra, zatankowałem, muszę zasypać się teraz. Pamiętasz pan Roma, czy nawet ten. Uwaga, bo na środku drogi będzie stał siewnik. No to jest kłopot. Bo jak już zacznę hamować,
to zahamuje poza tym. Pewnie. A był jakiś bus przeładunkowy do tego też, nie? Jest tam pod wiatą. No dobra, już padromą dziabne. A akurat tu leży coś na ziemi, to też pod nosem. Ja tam się dowolno ładuję. Powiem ci, że zapowiadałeś krótki odcinek, a czas się zbliża do takiego samego jak poprzednio. Nie no, pół godzinki jest. No. OBS jest dobry z tym, że widać wszystko, nie? No. Powiem ci, że ta teleskopowa mi bardziej pasowała. Ale mnie chodzi o to, że no... Ja kurde hamuję, bo... nawet szybkie hamulce to mogę. Uważaj, bo ja tam mam zaparkowany, bo ten... Chyba, że jakoś bokiem przejedziesz. Zagło mnie. Ty, a czemu ty masz rurę przypiętą cały czas? Gdzie? Normalnie rura jest. Zobaczysz na odcinku, masz rurę podpiętą cały czas i w ziemię rura idzie. Ale gdzie? No z tej, z beczki. Niemożliwe. No jest normalnie żółta rura podpięta pod środkowy ten i wchodzi tu w ziemię. Co ja zrobię screena i nawet ci później go pokażę. Już zrobiłem. Coś się bugło. No pewnie tak, bo kurde mam to, że my wychodzimy 1999. A nie 200 tam. Te słuchy są do magazynu, zawy? Do magazynu, no. Będzie potrzeba, to przynajmniej wiadomo skąd brać, nie? O kurde, ale bym... Jak mi podskakiwała ta... Fadroma. W sumie powiem ci, że nigdy w życiu nie widziałem Fadromy klasa. Może to jest tylko obklejon. Ale powiem ci, że no, jeżeli chodzi o... takie typowo gospodarstwo... Jako jedna firma, to ja wziąłem tylko naklejki klasa, nie? Na maszynach. Takich jak, nie wiem, Mercedes czy MAN, to mają tylko klasa, jak ten Mercedes, to ja nie wjechałem, nie? Ale tak to wszystko mają inne firmy. Oprócz ciągników i kombajnów. Dobra, to zamknięte, mogę jechać. Czekaj, i tak najpierw będę musiał co innego zrobić. Odepnę się tutaj gdzieś. Na razie zostawię tutaj siewnik. A muszę się przepiąć do innej maszyny. Trzeba narzucić póki świeże. Dobra, nie wiem, ale ja już się wykończę. Także na razie. A tu jest sporo. Tam, padam, tam, tam. Dobrze, że on szeroko bierze. No. A co robisz? Nawóz rozwalam na ten. Gdzie? Na trzcinę. A? To ładnie pójdzie w glebę teraz, nie?
No. Mówisz o Holszu? No. No ładnie, szeroko łapie nam. A widać chociaż? Właśnie tu jest za gęsto zostało i słabo to widać, wiesz? Mhm. Ale mniej więcej wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mniej więcej wiem. No cholernie szeroko sypie to, wiesz. To mam 26 metrów. Tego, co mi się wydaje. A ja się zastanawiam, gdzie jest mój drugi ciągnik? Trasa ten duży. A ja nie wiem, gdzie go masz. Bo jeden był pod wiatrą i tam go zostawiłem, ale jeszcze tym, co był odpięty w tym. Do słomy? No. Wiem, co zrobię. Jeszcze takie miniaturki nie miałem. Z powietrza? Nie, ze środka, z ciągnika. Aha. O. Aha. Cholera. Tylko, że teraz nie widzę, ile nawozu mam, ale tam nic. I tu jest pod górkę, uwaga. Dobra, starczy, cofać. No zobaczę inspektora i widzę. Dobra, można sypać. No jeszcze tylko na dół i będzie obsypane całe. Tak na wszelki wypadek z zakładem jest. Mhm. To jest chyba jedyna robota, którą się robi z zewnątrz. I nigdy człowiek nie patrzy, jak ta maszyna pracuje ze środka. Bo tego chyba nie widać. A skąd nie wiem, bo nigdy nie jeździłem reaktorem. Jedynie mogę przypuszczać. Ale za to wiem, jak wygląda oranie pola i siew. Bo, tak powiem, to było mi dane przetestować kiedyś. Dobra, także tu na wszelki wypadek jest nawóz rzucony. Ja faktycznie zauważyłem, że to masz rację, że ja nie widziałem, żeby deszcz padał tutaj na tej mapie ani razu. Tu nie pada. Tu się jedynie zrobi za pochmurno. I mgła. Dobry kraj. Tylko, że ciągnik brudny już jak święta ziemia, nic nie widzę.
Czy masz zbugowany kombajn? Czy to masz w ogóle farta do tego ostatnio coś? Nie będę widział, kurde. Będę musiał z zewnętrznej. Bo nie zaparkuję. Nie chciałbym tej sadzarki do trzciny uszkodzić. No i widzę, że mój ten sprzęt spiąłeś do kupy. No. W końcu tam stamtąd go wziąłem. Jezu, jak poszedł. Co się, o co się chodzi? Powiem ci, że nie wyciągnik brudny, ale kurde felgi to czyste. Tu są moje kości, a się kopie. Dobra, jedziemy bezorkowo. Buty na polu to można zgasić, bo to szkoda żarówek. A jeśli zachęciłeś temat kogutów? No, fajne koguty tam są. No. Takie realniejsze. Ale nie zauważyłem, żeby były odbicia na budynkach i pojazdach innych. Też nie zauważyłem. Tutaj masz. Chyba tylko... Chyrześ kliknął, co? Czy... A, kombajn ci skończył? No. Dobrze, u nas parobki za darmo robią, nie? Za krąpkę chleba to. Tylko, że powiedziałeś, takie to darmowe pracowniki to są później, kurna, że szukasz kombajnu w lesie. Albo masz wyjeżdżone paliwo. No. A pracownika nie ma. Był i znikł. No to jak tam będziesz wolny, to powiem moje skultywowe. No, dobra, na razie bawełnę sieję. No mamy kombajn, no trzeba też z niego korzystać. W tym sezonie nie było bawełny. No nie było. Było wszystkiego po trochu obsiałem, mało oprócz bawełny. Ale za to nie będziemy tego, no, jak to tam jest. Ustrojstwo. Jak to się gówno nazywało? Nie obiec. Orkisz? Orkisza, no. O, właśnie. Tak, to jest orkisz, tego nie będziemy. No to bugowało kombajn. No. Aha, ty tu siedzisz, tak? No na tak, ten, na dwójce. Na chwilę ci stanę na pole. Na zasianę. Co świeżo zasiane, najwyżej się posieje, jak coś tam ugnieciesz. A, czekaj, co my mieliśmy? A, tam ma iść ten. To pola. No, na szóstkę.
Także będzie jak najszybciej, będę musiał skończyć to, co zaraz kultywuję. I tam pracownika się puści, niech sobie pomału robi, nie? No. Tylko paliwa pęczą, niech się mu dać. A gdzie są palety z tym? Z topolą? Na przyczepce były. A przyczepka gdzie? A ty, wiem gdzie jest to pola. U mnie w magazynku. W której jest hal, nie? Jest przyczepka i obok przyczepki stoją wypakowane, nie? Aha. Ale ty. A te ustrojstwo do tego? Też tam stoi? Jakie ustrojstwo? Sadzarka. Też, no też. Zaraz się odjadę, czekaj. Tylko mnie jest od razu za kombajna. No właśnie widziałem. Czemu on nie jedzie? Jedzie. Tak wolno? No, bo tam jakaś laska to prowadzi. A. Ale pewnie już nie wyhamuje. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię siać tym siewnikiem. Tym chorszym? No. W sumie mam swój ulubiony ciągnik i swój ulubiony siewnik teraz. Znaczy ja chyba tylko ten Deutscha 9 serii lubię bardziej, ale on tutaj na tej mapie coś nie bardzo chce z nami działać. A po drugie za właśnie. Czy ze środka to mi się dobrze cicho, bo ja i tak ze środka jeżdżę, nie? Tylko tyle, że ten on tutaj coś ze skryptami na tej mapie mu nie pasuje, bo on jest niby ma 500 koni, ale takie wrażenie masz, jakby on miał ze 100 koni tylko, nie? Mhm. Muli się, nie ma siły uciągnąć. To tak samo jak ten Ursus. Na wszystkich mapach. No. No ale on mi normalnie, przecież ja go, z niego dużo korzystałem na tej mapie. Na wszystkich mapach, nie? No. I było dobrze, a tutaj po prostu mu zastrajkował, powiedział pierdziele, nie robię i koniec. No i pójdzie. To ja w miarę dobrze mi to idzie. No i po ziemniakach. Właśnie, ziemniaki ziemniakami, kurde, to już jest znowu. I znowu wykrakałeś, znowu. Krótki odcinek wyszedł. Mówiłem. No, dobra, także ten odcinek będziemy kończyć takim fajnym zakończeniem. Jak widać, no, się kurzy za mną. Robota idzie, aż się kurzy. Tomek kartofle skończył. No. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Także na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, cześć. Na razie.